Hej, z Wami Kuci, a to jest kolejny odcinek ze Stajni Marzeń z Zimogra i tym razem zajmiemy się zadaniami, innymi takimi rzeczami jak na porządek, musimy się zająć koniem. Dobra, koniu. Koniu, 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 koniu. Żryj. No koniu! Nie mamy zbyt wiele czasu. Od razu zajmiemy się zadaniami, czyli zajmiemy się dzisiaj głównie Pitchfigiem. Na zimowym szlaku. Witaj Kuci, czujesz się pewnie na końskim świecie? Mam dla ciebie wyzwanie z tym na trasach, które będzie po prostu stajni, a potem prosto do góry. Sądzisz, że uda ci się pobić czas, który ci podam? Sorry. Dobra, jedziemy. Lepiej niż się spodziewałem, praca będzie gotowa do walki o medale, gdy zaliczysz się czy nie. Zadane ci przez kogoś w okolicy, będziesz mógł wracać do niego, aby poprawić swój czas i zdobyć medale od brązu po złoto. Witaj Kuci, dobrze cię widzieć, jak zawsze za zresztą. Zimą warto czasem potrenować pod dachem. Co zdrowsze dla konia, bo ziemia nie jest taka twarda. Porozmawiaj o tym z Henrietą Reims, a nie... Tapie Point. Zanim jeszcze pojedziemy do Tapie Point, to zmienimy sobie ubranko naszej postaci i siodło naszego konia, żeby koń był szybszy, żebyśmy tam mogli jakoś przyjechać. Ja już nagrywam tu któryś raz, chyba trzeci, czwarty, więc mam tutaj to kupić. To siodło. Teraz. Te rękawiczki. Chyba tyle. Kurde. nie mam na ten. Nie mam na... Dobra, nieważne. O, nie mam na siano odpłynę. No. A trudno. Przynajmniej koń będzie szybszy. Dobra. Mamy poubieraliśmy się, więc jedziemy teraz do Tapie Point. I ogólnie...
chciałam wam poruszyć temat na... bo chcę też was jakoś nazywać, chyba jest reszta i każdy youtuber. Na przykład, nie wiem, Shirazy, albo Islandy, albo nie wiem, albo Foty, albo nie wiem. To podajcie propozycje, jak byście chcieli się nazywać. I przy okazji, czy chcecie mieć grupę na Facebooku o tej nazwie, którą sobie właśnie wybierzecie. I pierwsza sprawa jest o tym, a druga sprawa jest o rajdzie, który mogłybycie odbyć z Dingusa. Chociaż jak wolicie, może być Dingusa, może być Wielki Czwartek, obojętnie, koniecznie. No, pytam się, czy wy chcielibyście rajd. Chyba tyle. Dobra, więc mogę sobie przyspieszyć, żeby mi nie zawieszało głosu. Właśnie chciałam to prędzej powiedzieć, żeby nie zagłuszało mi ten dialog, czy tam spał, whatever, głosu. Aha, jeszcze chciałam poruszyć temat, czy chcecie, żebym nagrywała jeszcze let's play z Alice Online, bo mogę też to nagrać, chociaż to już wasza decyzja, czy chcecie to, czy nie chcecie. I zastanówcie się nad tymi trzema rzeczami. Dojeżdżamy już do tej point. Obie krótka. Mamy na level. Widzę, że chciał dobyć sobie pobiegły dolinę. Podobno chciałam ich podziwić pod dachem, pojeść z nami, porozmawiać z Lindą. Nie śpisz się jednak. Linda nie zgodzi się z ciebie uczyć, dopóki nie będzie pewna twoich klientów. I zajmiemy się następnymi zadaniami w następnym odcinku. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało i cześć!